Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a to i oczywiście, może nawet nie oczywiście, ale ponownie powinienem powiedzieć Baldur's Gate 3. No więc cóż, dosłownie wczoraj o godzinie 20 czasu polskiego wydana została aktualizacja nazwana patchem 4, która, powiem szczerze, zachęciła mnie do powrotu do gierki, mimo tego, że nadal podkreślam, jest to Early Access i nadal pewnie wiele rzeczy się nie zmieniło. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że zaczynam nową grę. Ja tym razem jestem dużo bardziej przygotowany do rozgrywki niż wcześniej, bo właśnie od tego czasu, można powiedzieć, zagłębiałem się w D&D dużo bardziej dzięki wspaniałej grupie znajomych, z którymi ostatnio no, pogrywamy sobie i w ogóle. Ale tak, scenkę już znamy. Jeśli ktoś jej nie zna, zachęcam do obejrzenia jej na odcinku pierwszym. I tak, dzisiaj nareszcie... Czemu sobie właśnie znowu nareszcie? Dzisiaj kontynuujemy rozgrywkę, grając od początku, bo tamta postać była do niczego. I cóż, rozgrywkę będziemy prowadzić tym razem czymś całkowicie odmiennym od naszego poprzedniego Gitianki maga wojennego, można tak to nazwać. Ponieważ dzisiaj nie bierzemy żadnego Gitianki czy czegoś takiego, nie. Dzisiaj skupiamy się na krasnoludzie złotym, tak zwanym mężczyźnie klasy nowej, druida. Więc tak, nasza przygoda, mam nadzieję, że zakończy się bardzo dobrze swoją drogą, będzie nas właśnie tym razem kierowała jako krasnoludzkiego druida. A i co by tu mam powiedzieć jeszcze tak na wstępie, podczas tego, kiedy będę teraz już dostosowywał sobie postać. Na pewno mogę wam powiedzieć tyle. Druid. Od kiedy zacząłem grać w D&D tak dużo częściej, mogę powiedzieć, jedna z klas, którą jeszcze nie grałem, przynajmniej ostatnio, bo tam w dawnych zamieszkłych czasach tam może raz się zdarzyło czy coś. Co drugą, chyba jest trochę więcej fryzur, ale nie jestem pewien. No. Ale jeju, jaka to jest dobra klasa w tym tabletopie, więc wiecie, w zwykłym D&D takim niekoniecznym tutaj. Co, jakie to jest fajne, jakie to jest dobre, przemyślane. Mogę powiedzieć szczerze, każdemu, kto zaczyna dopiero przygodę, mogę z premedytacją polecić druida. Jeśli nie przeraża was wizja dosyć skomplikowanej postaci, którą można powiedzieć, radzi sobie dobrze ze wszystkim? Ale jeśli chce zostać mistrzem czegoś, to trzeba jednak trochę się postarać, ale dobra, mniejsza z tym. Po prostu... Tak, druid, jedna z moich bardziej ulubionych postaci, chociaż... Nie ukrywając, osobiście preferowałbym trochę inne klasy, ale no... Dal nowe, ja nie bym narzekał. I teraz tak, ile mam głów? 5, nie? Czemu te kasnoludy muszą być takie brzydkie? Nie no... Chyba tutaj szczerze jest najlepsza. Dobra, fryzura to włosy, muszę znaleźć jakieś takie też sensowne. Mazu, wiecie, nie musicie się tak przejmować, że zajmie to tyle, ile ostatnio zajmowało, może być. Oczywiście broda, bo jak tam bez brody. Krasnolud. On już nie będzie zbyt podobny do jednego z towarzyszy. Dobra. 11. 11 ich jest tylko, ok, czyli niech będzie taka brudka. I cóż, teraz tylko najgorsze, kolor włosów, no... Mógłbym dać coś w zasadzie różowy czy tyle, ale... Oj nie, no tutaj z nas muszę coś dużo ładniejszego. Tak, tylko nie wiem czy... Dobra, niech będzie tego typu. I najważniejsze rzeczy teraz, które pozostały. Makijaż. Wiem, że może do was to być zaskakujące, ale tak. Moim zdaniem warto taki... zastosować nawet dla mężczyzn. Tylko, że muszę znaleźć odpowiedni. Dobra, chyba jest najdelikatniejszy jaki mogę, więc tak.
Nie, cena, gdzie to jest? Dobra, dużo co nie zmienia, ale... Dobra, może lepiej nawet będzie bez niego, bo w sumie... Jak tak patrzę, co nie zmieni nic. Ale teraz ważniejsze, tatuaż. Chyba dodali trochę, chociaż nie jestem pewien. Po prostu rozumiecie, dawno nie zaglądałem, nie pamiętam do końca aż tak dobrze. I też jako, że gramy druidem, to fajnie byłoby mieć jakiś taki znak, który mógłby trochę nas odróżnić od zwykłych ludziów tylko. Tu w sumie mało widać, tak szczerze mówiąc, tego wszystkiego, poza takim... Więc może poszukajmy czegoś lepszego? Był za mały, moim zdaniem. Dobra, nic lepszego nie znajdziemy. Może być to... Ta stylka, jakiś dobry kolor? W sumie... Ta, niech będzie tego typu. Więc ogólnie tak się nas krasnoludzki druid prezentuje. Pozostały tylko ostatnie kwestie. Trzeba wybrać imię, pochodzenie i w ostateczności też dostosować statystyki oraz zaklęcie. A więc tak, jeśli chodzi o pochodzenie, moim zdaniem najbardziej opłacałoby się brać coś zależnego od mądrości, bo nie ukrywając, mądrość podstawowa cecha druidów, od nich zależy ich umiejętność rzucania magii oraz coś takiego. Nie wiem, czemu przetłumaczyli to jako metamorfoza laski w broń. Oryginalnie to było coś na sensie chyba Shillela, czegoś tak, jak się to wyczytało. Nie pamiętam nigdy, jak to pisać, ani po prostu przeliterować, więc wybaczcie, nie powiem. Ale tak, potężna rzecz, która pozwala zmienić druida w kogoś, kto jest w stanie bronić się w walce w zwarciu. Chociaż, szczerze powiedziawszy, z kosturem to raczej nie za dobre. Lepiej zdobyć po prostu pałkę dosłownie, czy tam maczugę. Działa też z nią. Chyba, że tutaj coś zmienili. Ale nie no. Widzę, od maczugę da się. Cierniowy bicz, kolejna fajna zdolność. Ale dobra, mniejsza z tym. No więc, znajdźmy coś, co polega na... Jak to się nazywa? Na... No brakuje mi naprawdę słów. No na mądrości. Albo coś. Ale dobra. To jest intuicja i religia, więc... Mógłbym być akoliton. Ewentualnie mędrcem? Nie, mędrzec nie za bardzo, bo tu mamy historię i wiedzę cajemną. Atletyka, sztuka przetrwania, nie. Pustelnik, medycyna, religia? Mogłoby być, ale jakoś tak nie czuję tego. Właśnie ludowy bohater. Chyba to wiedza zależna od mądrości. I teraz uwaga, uwaga, zobaczmy. Intuicja, tak, mądrość... Znaczy opieka to jest mądrość i mądrość. Możemy to wziąć, do tego dwie jeszcze. I widać, że trochę na siebie nachodzą, Adam. Early access, da się wybaczyć. Więc tak, na pewno natura, bo jednak jesteśmy druidem, trochę dziwne, żebyśmy nie znaleźli na naturze. Na temat wiedzy tajemnej, no okej. Można zrozumieć, że wiecie, nie znajemy się na tym czy coś. Ogólnie druidy tak, dostają moc od natury, tak można powiedzieć. Jakichś tam naturalnych źródeł, pradawnych bóstw, natury i tak dalej. Więc powiedzmy, źródło tej mocy jest trochę względne, wiadomo tylko, że jest to moc natury. Więc nie muszą znać się na wiedzy tajemnej, żeby odziedziczyć tą moc czy coś. Opieka nad zwierzętami, no moim zdaniem, bardzo dobry wybór dla druida. Intuicja, no nie jest może konieczna, ale okej. Okay. Natura jak najbardziej, no po prostu... A nie, natura jest od inteligencji. A to kiepsko, mamy 8 inteligencji, no ale dobra. Ogólnie mówiąc, no moim zdaniem też druid powinien potrafić, nawet jeśli nie zna się, jeśli nie ma z dobrego inteligencji. Tak, za dobrego. Szybko przetrwania jak najbardziej. Szkoda tylko, że percepcji nie będziemy posiadać. Ale niestety, chociaż... Intencje innych osób i sytuacji. Prędzej druid by znał się na percepcji niż na intuicji. Dobra. To tutaj załatwione, teraz statystyki. Jak mówię, mądrość najważniejsza. Niestety powyżej 16 nie możemy jej posiadać. Cecha niestety taka jest, że no... Znaczy, kwestia tego, że gramy na...
trybie zakupu punktowego. A na nim niestety ponad wyżej 15 nie da się mieć. Oczywiście tam potem jeszcze modyfikator rasowy u nas plus 1 dla tego krasnoluda. Dlatego mam 16. Więc no, maksymalnie. Potem zręczność i kondycja. Zręczność 14. Idealne, bo powiem wam szczerze, właśnie druidzi potrafią używać średniego pancerza. A przy średnich zbrojkach 14 to jest po prostu idealny punkt wyrównania. Kondycja najlepiej uciek najwyżej. Ale no, takie 14 moim zdaniem minimum. Wolę nie mieć też siły minusowej. Chociaż... Ja wiem, siła minusowa chyba jest mniej problematyczna niż inteligencja. No, prawdopodobnie będzie to dziwne, ale dobra. Inteligencję dajemy na 10, siły na 8. I kondycję mam 15, co oznacza, że może udałoby nam się jeszcze potem jakoś ją podbić o ten jeden punkt. Pewnie się nie uda, ale dobra. Niech będzie w ten sposób. Wszystko gotowe, co zostało tylko dostosowanie zaklęć druidzkich i potem imię. Przy których ma zrobić cięcie, bo będę musiał pomyśleć nad nim, a jak wiadomo, nie jestem z dobrym wymyśleniem. Więc tak, sztuczki znane jako cantripy, znane jako zaklęcia, których możecie używać ile chcecie. Jak widzicie, druid nie ma za dużego wyboru w przeciwieństwie do maga. Mamy wskazówki, coś co też ma kleryk, czy tam kapłan, jak zwał, tak zwał. Fajne, ułatwia na pewno różne rzuty na cechy, ale mówiąc szczerze, nie. Nie mam zamiaru tego brać, po prostu, bo wiem, że jeden z towarzyszy, którego tym razem chciałbym ze sobą wziąć. Chciałbym wziąć, chyba wziąć raczej sprawiedliwo, ale mniejsza z tym. Będzie to posiadał, więc tak, odpada. Trujący rozprysk. Potężne. Fajne. I szczerze powiedziawszy, nawet bym to brał. Gdyby nie to, że no, było już dostępne wcześniej. Ja tym razem podczas rozkliwki chciałbym skupić się też na nowych czarach. Wyłanie płomienia, no. Ciekawe naprawdę. I zdecydowanie później to posiądziemy, chyba na trzecim poziomie jest dodatkowa sztuczka. Jeśli idą standardowym schematem. Ciekawe, weźmiemy to. W ogóle. Ale no, jeszcze teraz odporność. Nawet fajne, ale powiedzmy sobie szczerze, moim zdaniem zmarnowane. W szczególności, że koncentrację będziemy potrzebować na coś innego już niebawem. O ile to zaklęcie zostało dodane, żeby nie było... No. Potem Shillela. Podstawowa rzecz dla każdego druida, który ewentualnie nie boi się znaleźć w zasięgu walki wręcz. A uwierzcie, jeśli wszystko się uda, nasz druid tego się nie będzie obawiał w żaden sposób. Dostanie po prostu pałkę. Czy tam swój kij będzie posiadał, zdobędziemy dla niego tarczę, średnią zbrojkę i naprawdę bezproblemowo. Czy tak będzie mógł wśród wojowników stać tak po prostu. Cierniowy bicz. Chyba najlepsza zdolność, jaka jest, jeśli chodzi o zarządzanie przemieszczeniem przeciwnika przy użyciu sztuczek, nie będąc warlockiem. No ale tak, to ogólnie macie jeszcze te wszystkie proficiency, zaklęcia, które mamy dostępne, bo to właśnie fajne aspekty, że druid ma wszystko. Między innymi dobre jagody. Ciekawe, co tłumaczyli Goodberry, ale może to jest prawidłowe tłumaczenie, nie wiem, ja się nie znam. I tak, jeśli chodzi o zaklęcia, które bym chciał posiąść na początek, to zdecydowanie tak. Goodberry, po prostu ich efekt, jaki tutaj dali, moim zdaniem jest dużo lepszy nawet niż to, co oferują w zwykłym D&D, więc tak. Potem co dalej? Oplątanie. To chyba było Entangle czy coś tak? Może być. Coś jeszcze takiego tutaj trzeba fajnego wybrać. Jak widać, na razie zaklęć za bardzo nie mamy. Ofensywnych niech będzie... co? Albo się wydaje, albo ja wybieram dokładnie te same zaklęcia, które były wcześniej. Dobra, i na koniec... rozmawianie ze zwierzętami. Nie. Jeśli już, to prędzej to bym zarzucił. Jeśli nawet nic nie zmieniłem, to wybaczcie, no, nie zwróciłem uwagi na to, co było wcześniej, teraz najgorsza kwestia. Imię. Chociaż nie będziemy się nazywać Tawan, nic. Najlepsza nazwa, jaką można nadać takiej postaci. No co by to mogło być? Dobra, wiecie co? Nie mam pomysłu. Dlatego też nazwę go tak jak mojego pierwszego krasnoludzkiego poszukiwacza przygód.
którym nawet się udało i przetrwał mityczny próg poziomu trzeciego. Żeby nie było, wiele ich postaci właśnie nawet nie dożywało poziomu czwartego. A jemu się na szczęście udało, więc oto jest Garil. W zamyśle oryginalnym był on mnichem. Tak, krasnoludzkim mnichem. Ale więcej to nie będę opowiadał. Tym razem, niestety, tylko że mnicha nie ma, w tym świecie jest on druidem. Więc wyruszamy i... A no tak, jeszcze kwestia tego... No z tym może być trochę ciężej, chociaż ja tam nie jestem z tych, którzy, wiecie, się starają nie wiadomo jak wybrać tą postać. W sumie... Dobra, ona w sumie może być. Zostawię w ten sposób, tylko jeszcze zapomniałem o głosie w sumie, żeby wybrać, bo to są dwa chyba męskie. Dobra, trójka będzie lepsza. Wygląd taki zostawiam, bo wiecie, tutaj to naprawdę nie ma znaczenia. I mówiąc szczerze, nawet nie wiem, do czego to ma być niby. Serio, nie okłamuję was, nie zmyślam, nie wiem. Nigdy po prostu nie spotkałem się z dostosowaniem tego czegoś. I tak, ponownie, jeśli scenkę chcecie widzieć, zapraszam do odcinka pierwszego, który był z naszego niezbyt udanego maga. I cóż, w tym momencie tak. Jesteśmy tutaj, zemdlaliśmy, standardowy schemacik. O, w ogóle chyba trochę inaczej niektóre rzeczy wyglądają tak minimalnie. No, ogólnie mówiąc, druga raz jeszcze zmieniłem też jednostki, więc potem na FT, czyli Fitz imperialne. Bo jednak, mówiąc szczerze, przez to jak dużo gram w D&D, to już jestem do nich przyzwyczajony i tak. Dobra, mam nadzieję przy okazji, że dźwięki nie są za cicho. Jeśli będą, to ewentualnie mogę je potem podgłośnić. I cóż, jako że sporo się zmieniło, od razu ostrzegam, będę znowu sprawdzał wszystko, co się da, więc wybaczcie. Na inteligencję, ale... Może nawet nam się uda. Cel 10, czyli to byłoby normalnie chyba... Nie, 10 to jest podstawowa, zapomniałem, że przecież inteligencja nam... 20? Wow. Okej. Ogólnie jeśli sięgniemy, to nic ciekawego nie stanie, więc nawet nie ma co tego robić. I wiecie co? Aż teraz muszę sprawdzić jedną rzecz, czy pewna funkcja mi się nie uruchomiła, jak tak widzę 20 na pierwszym rzucie. Bo dodali taką ciekawą... A właśnie, samouczki można wyłączyć. I tak już trochę to orientuję i... Okej, nie mam tego włączonego. Więc trochę dziwne, bo właśnie dodaję funkcję, która, tak można powiedzieć, po części oszukuje kości, żeby mieć lepsze wyniki na rzutach. To będzie wtedy mniej 20 niż było normalnie, ale też mniej jedynek. I cóż... Jak tak zobaczyłem tą 20, nie będę was okłamywał, no myślałem, że po prostu ta funkcja mi się uruchomiła, mimo tego, że ją wyłączałem. Są tego 3 mikstury? Mało, trochę tego dużo. Dobra, coś fajnego tutaj mamy. Chyba nie. Więc nie ma co się tym przejmować, cek. I w sumie jeszcze zanim dalej pójdziemy, to muszę zobaczyć sobie tą zbrojkę. I co w ogóle mam z tej... Aha, drąg. Zamiast kostur, kij, czy coś drąg. Czyli dalej tego nie poprawili. I dziwne, jest traktowane jako broń dwuręczna, chociaż oryginalnie kije... Po pierwsze są... Nie chyba 8, tylko 6 bazowo. I są bronią typu... nie pamiętam polskiego nazywnictwa Verstyle, czyli ogólnie zmienna, że można ją używać jedną bądź dwuręcznie. Z tym co tutaj zobaczyłem, to definitywnie musimy szybko zmienić po prostu broń na coś innego, a zbrojka druidzka, zbroja skórzana. Oj, lekki pancerz. Szkoda, fajnie wygląda, ale no. Nie mogę nosić lekkiego pancerza z 14 zręczności. Dobra. No to idziemy dalej. Widać, że drgania postaci nie poprawili. Ale cóż. Można było się spodziewać w sumie. Oczywiście miliony podpowiedzi i innych rzeczy. I krzynka. Coś fajnego. O nie. Są te zrzące bulwy, które można byłoby rzucać, ale...
Nie lubię rzucać się w ogóle, więc tak. U, a tu mamy jakieś tam śmieci, które po prostu nie możemy. No, możemy sprzedać, żeby było lepiej trochę, więc tak. Tym. Dobra. I oczywiście scenka kolejna. Żeby nie było, też nie chodzi o to, że tak bardzo lubię te scenki, czy coś, żeby je przeglądać. A bardziej o to, że według tego, co mówili na konferencji odnośnie zapowiedzi tego. Patrz, a mówili właśnie o poprawieniu wielu scen, więc no. Brain quivers in expectation. Please, before they return. They return. Mówisz, jakbyś się bał. Dlaczego? Myślę, że ciebie nie da się już ratować, ale mów, co mam robić. Okej. Okay. Siła, zręczność albo śledztwo. Zobaczmy, czy na śledztwo nam się uda znowu piękna 20. Czy tym razem. Nie. Dwunastka. Nie, nawet. A swelling of the brain causing pressure where it strains against the shell of the skull. With a start, you realize you're talking to an intellect devourer. Udał się rzut na wiedzę tajemną. Nieźle. Medycyna z ułatwieniem. Oczywiście. Jako, że mamy ułatwienie plus 3, no to rzucamy. Cel 7. No to powinniśmy 19, nie wiem. Jak na razie nieźle idzie. I tak. Ty piękno włosione łapy krasnoluda. Lifts from the skull, but you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. Tutaj powiem szczerze, mam ciężką decyzję. Ale ostatnio już go oszczędzałem na swoich prywatnych rozgrywkach, więc zobaczymy, co się stanie, jeśli go uszkodzę. 13. Niedobrze. Super. 3. Dobra. No. I mamy pieska. Mózgu pieska. Co? Co się stało z tym trupem? Okej, czyli jeśli to zrobimy, co? Wtedy on jest wrogi. Okej, dobra. Dobra, czyli już wiem, że jeśli się nie uda go uszkodzić, to on chce nas zaatakować. No, nawet się nie dziwię. Dobra. Bitwa z nim nie powinna być szczególnie trudna. Więc tak, zacznijmy od... Okej, czyli po prostu jeśli to rzucimy, to nam zaczyna świecić. No spoko, ciekawe. Właśnie chciałem powiedzieć, że zacznijmy od Shilela. Ogólnie zawsze na to będę mówił od razu o Shilela, bo tak jest oryginalnie, chyba. I teraz oczywiście podchodzimy i atak za 5. A my dostaliśmy za znacznie więcej. Super po prostu. Żeby śmierć. Tak. Śmierć. Brawo ja. Po prostu brawo ja. Brawo, brawo. Ale cóż. Tak jest, to są realia D&D. Więc no, spotkamy się za chwilę dosłownie, jak już nadrobię zaległości. No i znowu jesteśmy na etapie, w którym powinienem uszkadzać mózg, więc spróbujmy tym razem, może się uda. Poza nie chciałbym zmienić wyników, ale wiecie, no niestety zginęłem, więc te. Więc tym razem będzie wynik pozytywny, okej. Zobaczymy, co to spowoduje.
creature seems unaware of your interference. It relaxes in your hands. Hmm. Okay. We are free. Our freedom is ours, friend. The creature pauses, listening. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. But the helm, we are needed. Jak mam cię nazywać? We are us. Okej. My. Piesek, mózg. Dobra, więc w porządku, ruszajmy. I trupek znowu się pokręcił. Mają coś fajnego w ogóle? Nie. No i w ten sposób mamy mózg pieska na usługach. Prawda? Powiem wam szczerze, nie wiem, co w takim razie to zmieniło. Ta ingerencja nasza. I cóż, wiem, że tam jeszcze była opcja, żeby go znowu zaatakować, ale jak zapewne widzieliście, nie jest to najmądrzejsza decyzja, więc zdecydowałem, że po prostu lepiej będzie, jeśli sobie odpuścimy póki co walkę z tym wszystkim. No. I teraz jeszcze mogę tylko powiedzieć wam jedną ciekawostkę, jeśli chodzi o dotychczasowe moje doświadczenia. To miejsce jest największym niszczycielem przyjaźni na świecie. Bo właśnie, w ogóle nie macie tutaj taką akcję jak właśnie odepchnięcie. Jak widzicie, można ją rzucić na sojusznika. I pomyślcie sobie w ten sposób, gracie koopa. Ktoś tutaj stoi, szybko się do skoku, a ktoś inny używa innego odepchnięcia, przez co spada tam. Tym samym permanentnie zabija się postać, bo nie da się jej wskrzesić. Tak, prawdziwy niszczyciel przyjaźni. A póki co idziemy dalej. Nie przejmując się niczym. I no. Zawołana. Dobra, tych opcji nie ma co nam klikać, bo w sumie... W sumie to już był wyklikiwany chyba ostatnio, więc idziemy. W ten sposób mamy trzyosobową drużynę tutaj, zamiast dwuosobowej. Więc tak, idziemy. Zaraz będzie bitwa. Standardowe rzuty na inicjatywę. 19. Coś niespodzianka. Wiecie, powiem szczerze, nie przywykłem do takich wysokich rzutów. Przeglądam się na inicjatywę. Z D&D, z którego przywykłem do tego, że no. Zazwyczaj rzut na inicjatywę wygląda tak, że rzucam jedynkę, mając minus 1 do inicjatywy. Tym samym mam inicjatywę 0. Co mniej więcej oznacza tylko tyle, co i to, że moja postać jest zawsze ostatnia. Ale dobra, no, takich oczywistości chyba nie muszę opowiadać. Dobra. Mam co prawda teraz mniej niestety ruchu niż ostatnio przez to, że gram Castanoldem, ale to nie będzie bardziej problematyczne. No i piękna moc druida, cierniowy bicz. Przyciąga bliżej. O, 21 życie nagle. A to ile w ogóle ma ruchu? 40. Dobra, nie to chciałem. Ma statystyki pod jakimś przyciskiem. Pod B.
Patrzcie, to ma naprawdę, naprawdę przyzwoite statystyki. I klasa pancerza 12. Niewiele gorsza od mojej. Dobra. W takim wypadku, jako że i tak nic nie zrobię, to tak, bo oni są zaskoczeni. Więc nie ma co się przejmować czymkolwiek. To jest tak. Nie. Ty, moja koleżanko, wskakujesz tutaj. Przełączasz się na broni zwykłą i uderzasz. Za 4, no jasne. Tym razem jest blisko. Więc tak. Moc natury do kija? 100%. A no tak, czas w plecy, zapomniałam o tym. Nie będę ukrywał, nie podoba mi się trochę ta mechanika, nawet trochę bardzo ta mechanika, wiecie, ciosów w plecy czy coś. Nie należy ona do oryginalnego chyba zamysłu D&D, jeśli się nie mylę. A jakoś to mi należy, co tak trochę, powiedzmy, czuć w tym za dużo Divinity, jak na Baldur's Gate. Żeby nie było, nie jest to może nic złego. Zepsułem. 20. Dobra. Nie mówię, powtarzam, że to jest złe, tylko tak trochę nie podoba mi się mechanika, wiecie, w której gra po części wymusza, żeby optymalne walczenie wyglądało tak, że biega się zawsze za plecy postaci i się ją tam dźga, żeby mieć większą szansę na trafienie czy coś. Okej, w Divinity może to miało sens, powiedzmy, bo gra została tak napisana i taki był odgórny zamysł. Ale no, nie w Divinity, znaczy nie w tym, nie w D&D. Tam jednak takie rzeczy naprawdę nie funkcjonują. Czym jest jako tako sneak attack, ale no, nawet tutaj go dodali i on działa inaczej niż cios w plecy po prostu. Dobra. Więc idziemy, cyk, standardowo. Zaraz będzie kolejna scenka, która nie jest przerywnikiem takim typowo filmowym, więc warto moim zdaniem ją sobie zobaczyć. Czerwony smokeł pluje, jak zwykle, płomyczkiem. Teraz przeleci tutaj, stanie obok tego czegoś, wyrwie kawałek statku, postać się przewróci. Chyba jak nasz nie zmienili nic w tych scenach. Dobra. No więc, tak. Pierwsza sprawa, czy tego chcę, czy nie, jestem zmuszony przeszukać wszystkie trupy. Wiecie, z nadzieją na to, że może jakimś cudem będzie tu gdzieś, jak to się nazywa. Nie złoto. Wiecie, maczuga. Sztylet, fajnie, tylko to dalej nie jest maczuga. Też w takim wypadku, nie jako, że gra działa jak działa. Zobaczcie, jak teraz pięknie sobie tutaj stworzę wodę. Spell sloty to nie problemy. Jako, że lada moment tak prawdopodobnie będziemy odnawiać. No, a tutaj mamy trochę roślinek i co to? Nasz umysł? Okej, nawet nie wiem, co to jest. A, mózg w słoiku. Dobra, nie masz żadnych ciekawych dialogów z nim. Liczę na to, że może ten mózg w słoiku, wiecie, cokolwiek będzie oferował, ale jednak nie. Dobra, co? Gdzie to jest? Wyrzuć. A, czyli tak to wygląda tu, a tam nie miało niczego. Dobra. Okej. Kolejne diabliki, kolejna walka. Tym razem trafili oni pierwsi, niestety.
Okej, okay. Atak dystansowy, proszę cię. O, 20! Serio 20, ale z jedynką. Jakie prawdziwe. Nie będę was okłamał, to jest akurat bardzo prawdziwe. Dobra, dobijcie przynajmniej tego jednego. No, nie miałeś chodzić, tylko dobijać. Dobra. I tym razem tutaj raczej nic nie osiągniemy w ten sposób. Więc cierniowy bicz. Chybienie krytyczne. Czyli jedynka. Dobra, no to przynajmniej przylela. I podbiegamy ile się tylko da. Oczywiście strzał, jebienie, bo co innego mogło się trafić. Co? Oj nie, to się tak robi. Przeskakujesz i teraz uderzasz z kija. 11. Ja 11. Maksymalnie można 8. Czyli modyfikator plus 3 i 8. Wow, maksymalna wartość. I w sumie w tym momencie... Wracając, gdyby nie to, że broń, z której korzystam obecnie i późniejsze wszelkie maści, zwykłe maczugi, pałki, będzie polegała na właśnie mądrości. Tutaj mielibyśmy coś dużo lepszego, bo... K10. A, półtora ręczna, tak się nazywa tutaj. No i właśnie jeszcze... Ogólnie można powiedzieć, że ciekawsze obrażenia, bo właśnie K10, K8 na jednej ręce. Czyli w sumie tak samo, jak będziemy mieli później z pałką. Tylko no, jako że to jest szybciej, to łatwiej było się może dostosować do tego i już teraz mieć tarczkę. Co nawet nie wiem, po co takie głupoty gadam, skoro tarczek i tak nie ma. I cóż, ja wiem, że odcinek już powinien pomału kończyć prawdopodobnie, ale powiedzmy sobie szczerze, prowadzę go do ukończenia etapu samouczkowego, wiecie, żeby już to, co będzie później, było, można powiedzieć, całkowitą nowością, pod pewnym względem, pod innym tym, co już było w sumie. Ale rozumiecie, chodzi o to, że chcę już mieć ze sobą samouczek. I no. Ogólny spokój i tego typu sprawy. Akurat znam cel tego wszystkiego, więc co dużo nie zmienia. Tu jest kolejna towarzyszka na przyszłość. Ja, tu jakaś magia, ale jakiego rodzaju? Zobaczymy, czy poznamy. Tylko 7. Oczywiście 5. The magic's configuration is like nothing you know. Nausea climbs up your throat the longer you try to discern its nature. Hurry! A niestety. Powiem szczerze, najgorsze jest to, że nie da się nic z tym zrobić, tak szczerze mówiąc, prawdziwie w ogóle. Więc no niestety, trudno się mówi tyle. No póki co mamy kolejne zwoje, z których i tak nie będę korzystał i... Nie wiadomo czemu mam je na liście. Skarty i tak, wiecie, preferuję trzymać tylko najważniejsze rzeczy. I patrzcie, pusta kapsuła. Ascensy jest... kobieta. Żeby nie było moim zdaniem, to jest delikatnie mówiąc trochę problem taki, wiecie, niewielki, po prostu jeszcze z dopracowaniem. Ale niedługo będzie trochę lepiej. A teraz jeszcze póki coś, co zobaczymy, czy to uda się odczytować. Znaczy odczytać, nie odczytować, dobra. Nie wiadomo, ale i tak to kliknę. I zaraz zobaczycie, co pięknego się właśnie stanie w tym momencie.
Swoją drogą chyba trochę zmienili tego wygląd. Bo szczerze powiedziawszy, kojarzyłem, że to jest trochę inne. No cóż. Nie mówię, wiecie, że to źle, że zmienili, tylko takie trochę niespodziewane. I proszę. Przez to, że kliknąłem przycisk, kobieta zaczyna panikować czy coś i nagle... Nagle, uwaga, uwaga. Nie wiem, czy ostatnio to klikałem, czy nie. Więc ciężko mi powiedzieć ogólnie. Ale proszę. Kobiety już nie ma. No i przy okazji już widzę delikatny plusik. Głos się wybiera ogólnie, ale teksty są związane z rasą bezpośrednio, te, które oni tutaj wypowiadają, więc... Więc nie jest tak, że wiecie, są takie teksty wyrwane po prostu z czegokolwiek. Każdy mówi w ten sam sposób, to samo. Okej, okay, głos ten sam. Ona to chyba nic takiego. No a tu, żeby nie było, są jeszcze trzy przyciski, które nic nie znaczą. I w sumie tak. Zaraz nadciąga już ostateczne starcie dzisiejszego odcinka, więc w tym momencie chyba ci stworzenie wody nie ma sensu. Zamiast tego lepiej byłoby, nie wiem, w sumie co może wziąć. W sumie szybko nogi może. Nie jest nic takiego szczególnie dobrego, ale... Wiecie, może się przydać. No jasne, jasne. Nie martw już tak, Lizer. Jako, że w sumie wiem, co nadciąga. Nie jest to może najlepsza decyzja, ale tak, chodź tutaj. W tym oto momencie jej prędkość to 40. Więc będzie dużo szybsza, przez co szybciej to powinno się udać ukończyć i w ogóle. A póki co idziemy, no i pomału czas, jak mówiłem, już zakończyć to wszystko. Jeden łupieżca umysłów niszczy tutaj tego diabła. Tak, to są akurat diabły, jeśli się nie mylę. Konkretnie to jest odmiana diabła zwana Kambionem w świecie D&D. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski po raz kolejny. Bitwa inicjatywa 9. Nie najlepiej. Okej. Okay. Pierwsze co to. Nie, dobra. Podbiegnij tutaj. Ile się da. I skocz. W ten sposób szukamy system. Nie podbiegniesz już za daleko, ale i tak jest nawet nieźle, więc tak. I teraz. W sumie nie ma różnicy w którego. Więc w sumie niech będzie to najdalszy. Oczywiście dwa. Jaką inną wartość mogłoby zadać? Dobra. Teraz my. Dziwnie, trochę dobrze mówiłem o tym, ale... Tak się nazywa ten gość, ten gostek, ten zwierzaczek. No ogólnie mózgopies, jak zwykłym go nazywać. Cztery, niedobrze. Biec na chwilę. Ile się tylko da. Silela. Prawda, teraz z tego nie skorzystam, ale wiecie, wolę mieć już przygotowane na później. I powiedzmy, że... Że ja go przyciągnę do siebie i tyle. Z jednym punkt obrażeń, bo jakby inaczej. Dobra. Dobra. Dobra, jest okej, okay, z tymi chybieniami. I dobrze. Jako, że powiem szczerze, za tą bitwę się expów nie dostaje ani nic, jeśli się nie mylę, nie ma co się przejmować tym aż tak bardzo. Dlatego też ogólnie Lizelczyk i tam
głównie będzie biegła, żeby stąd jak najprędzej uciec. Przy okazji może eliminując właśnie jednego z nich. Tyle. Pojawiają się dodatkowi wrogowie. I w sumie co tyle z nowości. No, a ta dwójka dalej się tutaj bije. Okej. Okay. Mhm. Zgop jest. W sumie można uderzyć w niego. Ale i na 20. Ale tylko za 5. Skoro to była 20 i trafiła za 5, to. Musiała się trafić po prostu na jednej kostce dwójka, a na drugiej trójka. Czy coś, nie wiem. Albo 4-1, no, nie mniejsza z tym. Oczywiście, oczywiście. Za dużo cię nie zrobimy. Ale jest tutaj jeden taki ranny, chyba że... Nie, szkoda, szkoda komórki na jedynego. Gdybym stanął w dobry sposób, żeby, wiecie, dwóch trafić, to jeszcze można byłoby powiedzieć ok, tak, ale... W obecny moment... O, dobra! Za bardzo mam zaklęcie na dwa impa. Nie, XP jednak są za co? Dobra. Mój błąd. W takim wypadku, no cóż. Trzeba będzie ich podobijać. Gdybym to wcześniej zauważył, to bym naprawdę walczył z każdym. Tak od razu. I teraz to niestety już tak niekoniecznie. Dobra. Ale i tak, Lizel, biegnij. Dalej, dalej. Chybcie. Chybcie po raz kolejny. Dobra, tu jeszcze gdzieś coś jest. No jest to on, ale... Mówiąc szczerze, to nie ma co się nim przejmować. Dobra, biegnij. Dobra, to za dużo nie zrobimy chyba. Czy tu mam w ogóle nic? Okej. No i mi druid ponownie też za dużo co nie zdziała. Skok jest za 15. Dobra, w takim wypadku, skoro nie można na schody, to lepiej chyba tak zrobić. Może trochę to by pomogło z tym, gdzie rzeczywiście mogę się dostać. I cóż, 40%. Oczywiście, że chybienie. Nie wiem, na co je liczyłem, ale no. Ogólnie właśnie tutaj toczą sobie te, ci można powiedzieć, władcy. Bitwę? Ogólnie mówiąc, ona nie ma wielkiego sensu czy znaczenia, ale po prostu jest. Oczywiście, że 4, bo nie mogłem dobić od razu. Dobra. Dobra. Mózgop jest grzeczny, zajmuje się tym i biegnie już tam do następnego. I okej, Snolud jak zwykle nie dobiegnie. W takim wypadku po prostu... Tak, i odmówmy Shillela, żeby po prostu się nie skończyło. Wiecie, skoro i tak teraz nie ma żadnej większej kwestii, na którą mógłbym się zająć przy użyciu moich akcji, co nie ma co też, wiecie, całkowicie ich używać. I nie wiem, czemu dostałem atak okazyjny, ale dobra. Nie, ponownie nie. Super, po prostu super. Aha, czyli znowu nie doskoczę. No nieźle.
To moja postać chyba niedobrze znowu wyszła pod tym względem. Aż może to być też kwestia tego, że wiecie, druid nie powinien się skupiać na walce wręcz, tylko na innych rzeczach. No ale dobra. Trudno się mówi. Jakoś się udało. I w sumie jest prawie godzina. No niestety, materiał będzie długi. I w sumie... Nawet nie wiem, czy zdążę w takim razie wydać na tę godzinę, na którą go zapowiedziałem, ale no. Jakoś to będzie. I cóż, mam nadzieję też przy okazji, że... Tym razem naprawdę moja postać, jakkolwiek to miało, nie miało być, okaże się być, no... Tak, no, znowu masło maślane z tego chodzi. Ale nieważne, jaka sytuacja zaistnieje, mam nadzieję, że tym razem moja postać będzie, wiecie, dużo bardziej... kompetentna do rozgrywki niż poprzednia. Ostatnio chyba miałem tam 14 inteligencji, podobną ilość siły, zręczność jakąś bardzo małą czy coś. Co w sumie w ogóle nie współgrało z tym, co trzeba tutaj osiągnąć. Owszem, gdyby to było zwykłe, powiedzmy, D&D, to tam postać nieoptymalna nie jest żadnym problemem. Ale to jest gra komputerowa, która rządzi się surowymi zasadami optymalizacji. Więc niestety tak łatwo nie jest w tej kwestii. Ale dobra. Udało nam się właśnie ukończyć samouczek. Co dalej na nas czeka? Zobaczymy już w odcinkach. Lub, tak od razu też powiem, możecie wypatrywać tego. Możliwe, że w live'ach. Jeśli się uda mi skonfigurować wszystko dobrze, to prawdopodobnie będzie właśnie jeden... Chyba tego samego dnia, którego wydaje ten odcinek, czyli... Piątek. Tylko, że to będzie... O, swoją drogą, patrzcie, to jest teraz wieczorem, w nocy, a nie tak wcześniej, w środku dnia. Nieźle. Okej, czyli trochę się pozmieniało. No, na razie niewiele, ale okej. A, jest tajemnicza nieznajoma. Przynajmniej dla was, póki co tajemnicza nieznajoma. Ja ją już znam. Ale więcej nie powiem. Chociaż znajomość, którą... o której tu mowa, czym sobie to, że ją znam, może się okazać nieprzydatne podczas tego podejścia. Żeby nie było, tym razem chcę spróbować zagrać całkowicie inaczej niż poprzednio. Pod wieloma względami. Żeby nie było, opcje dialogowe mogą się powtarzać, te, które przynajmniej będziecie, słyszeć, widzieć w ogóle. Ale moje podejście do gry będzie całkowicie odmienne od tego, które miałem na mojej tej jednej postaci, którą porządnie rozgrywałem. No to było tak dla siebie. A póki co wypadamy ze statku, statek się rozbija, cek. Piękna muzyczka. I spadamy. Standardowo, ale chwilę przed wypadkiem całkowicie takie nie. I nas zatrzymuje jakaś magiczna, psioniczna moc. Nagle się budzę, o Jezu, co się dzieje? I bum. I nagle jest poranek. Nie wiem, czy to można zrozumieć na zasadzie postać zemdlała na tak długo, czy to można bardziej rozumieć na zasadzie nieprzemyślenia twórców. Dobra, 5 expów, cek. Pełno wpisów w dzienniku. No i proszę. I tutaj powiem wam szczerze, to już trochę tak ciekawe. Jak to opisują, prawdziwie można by było powiedzieć, że jest to D&D. Ale tak, w sferze materialnej. Nie wiem, czy powiedzmy istoty żyjące tutaj na co dzień i w ogóle używałyby takiego określenia. Chociaż może zwykli ludzie niekoniecznie daliby określenie właśnie sfera materialna na powiedzmy Ferun, kiedy na nim się znajdujemy. Na tą płaszczyznę i w ogóle tą sferę. Taki drugi, co może nawet tak. Więc tak. To już naprawdę tyle. Trochę się plączę i wiem, że nie jest za dobrze. Ale coś więcej mogę powiedzieć. Co będzie dalej? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach. A póki co bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i naprawdę to już tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.